Maneczko wszystkim, z tej strony Blaze i zapraszam was na czwarty odcinek naszej serii Dark Cloud. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku dostaliśmy w dupę i musieliśmy uciec. Aczkolwiek teraz wracamy z naprawioną bronią i być może gra będzie na tyle łaskawa i pozwoli nam przejść ten poziom. Dobra, już na starcie dostaliśmy w dupę. No i nie, znowu tam Starczył dok jest. Co my zrobimy? Oczywiście będziemy go unikać. Haha, żartuję. Come here, dogy. Come here, dogy. Come here, dogy. I'm not scared of you. Come here, dogy. What the fuck? Ja się tak bałem tego kundla, a ja go zdjąłem na 2 hity. What the fuck? Dobra, wchodzimy do wody. Zdobyliśmy mapę, więc mamy całą mapę odkrytą. I nie musimy się pieprzyć ze zdobywaniem klucza do sektora poziomu, ponieważ nie ma sektora poziomu. Haha, takiego wała. Oczywiście teraz to on biegnie jak pijany z tego względu, że nie mogę opanować analoga. Dobra, spokojnie. Teraz prawym analogiem operujemy mistrzowsko kamerę. Wow, panie, Starczyły są same. Wow, panie, ścisnął twardo. No i póki jeszcze mogłem ścisnąć, ścisłem dziada. No i tu nic nie ma. Oj, dogę, komer, komer, dogę. Komer, dogę. Zładowanego cię pocisnę, dogę. Dogę, sztab. Sztab, dogę. Sztab, dogę. Dobre, dogę. O, mogę już ulepszyć sztylet. Sorry za desync audio. Aczkolwiek to jest strasznie problematyczne z Dark Cloudem. Dobra, tak więc możemy go zupgrade'ować na Daggera trójeczkę. I może będzie lepiej, jeśli wpieprzymy trochę chleba, jak świnie. Nom, 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 nom. I będziemy lać w dupę następny posąg. Uciekłem w ostatniej chwili. A, i zauważyłem, że Starczył dog jest na tyle chamskim mobem, że to strasznie zżera wytrzymałość broni. Widzicie jakie lewactwo? Przydałyby mi się talony na święta. O, no nie, następne? O, na hita typa zdjąłem. No i elegancko. Dobra. Teraz ostrożnie. Muszę się przedostać obok tej dzikiej bestii. Mam nadzieję, że dogę mnie nie zaatakuje. Muszę się przedostać do fontanny, by napić się ze źródełka. Bo czemu by nie? Komer, Batman. Komer. Tak, ścisłem Batmana. No i nie, tam jest następny Starczył. A co my teraz zrobimy? No niestety, musimy znowu naprawić broń. Znowu. I gra jest na tyle chamska, że nam nie chce dać nic nowego, lepszego. Żadnej broni, którą moglibyśmy zmarnować na tych mobach. O, bardzo ładnie, elegancko. Mamy kluczyk do przejścia i jedziemy dalej. W końcu przeszliśmy, znaczy w końcu przejdziemy ten poziom. No i oczywiście musimy znowu się wrócić do burmistrza miasta, ponieważ to jest nasza szycha. Obiecała nam, że będzie nam towar załatwiać za friko. Tak więc ciśnie, będziemy musieli do niego pocisnąć, biegnąc schodami na dół. Nie wiem, co powoduje ten desync audio, ale to mi nie przypomina, że miałem tak, jak nagrywałem, jak grałem emulatorem. Znaczy, myślę, że problem czyli jest wszystko ok. Tak naprawdę nie ma problemu z tym. Nie ma problemu z desynciem, ponieważ gra tak zawsze akurat gra jest tak zrobiona, że każdy odgłos daje z opóźnieniem, więc nie jest wina ani gry, ani nagrywarki. Na szczęście. Dobra, wiem, co to będzie, Quick time'y będą wszędzie. O tak. Jak nam ładnie wygenerowało poziom. Bo na pewno będzie fail. Czyli to nie będzie to, co myślałem. A nie, będzie. Najpierw trzeba ubić 3 szkieletorki i dopiero potem dostajemy walkę z tam chyba Jacket Skeleton, coś takiego, z tego co ja pamiętam. Mam rację? Siach. Blazełe, uważaj, ten skurczybyk jest twardy. Będę musiał się z nim zmierzyć. Oczywiście duel jest to specjalny rodzaj pojedynku, który tak naprawdę odpowiada quick time eventom. Więc strzałka w lewo oznacza, że musimy kliknąć strzałką lub analogiem w lewo. Prawo to oznacza, że prawo. I im jaśniejszym i w im jaśniejszej części paska będziemy, tym lepsze będą nasze, że tak powiem, statystyki duela. Oczywiście duela nie można powtarzać. Dobra, zaczyna się quick time event. No i oczywiście to był bardzo easy. No i dostaliśmy 2 skrzyneczki. Z tego co ja wiem, znaczy z tego co ja pamiętam, jest szansa, że w którejś z tych skrzyń jest kryształ chyba, który zwiększa nam obrażenia do zmarłych. No, czyli dobrze pamiętam. I otwieramy następne drzwiełe i schodzimy na dół. Ciekawe, jaką mapę nam teraz da gra. Nie wiem, ile ja już nagrywam i trochę się cykam. A znowu następne pieprzenie dziadzia, znaczy wróżkowego króla. A teraz nasz wróżkowy król oczywiście przytrzymuje, znaczy przyjmuje naszą pozę bycia badasami. A to jest tutorial związany z dawaniem specjalnych właściwości do broni, więc takich rzeczy tutorialowych to ja nie będę tworzył napisów, ponieważ to jest strata tego. No nie, doge, don't come here. No ale oczywiście walka ze zwykłymi mobkami, ewentualnie statuą. Ło! Mi przypieprzył cygan jeden. Dobra. Dobrze, że mamy heala. Więc mogliśmy mieć lekką przewagę nad nim. Bo jakby nas zdjął jeszcze, raz zdzielił, to byśmy mieli przesrane. Dobra, teraz mamy Candy Box, czyli to będzie item dla jednej z postaci, którą uratujemy. I na szczęście mamy mapę. Co prawda wygląda na to, że będziemy musieli się tłuc ze Starczył Dogiem, żeby przejść dalej. Gdzie pozwoliłby nam przejść, ale nie wiadomo gdzie będzie Dragon's Crest. Jesteście chętni, by zawitać w tym oto miejscu? Co prawda spotkamy jeszcze bardziej chamskich przeciwników niż w normalnej wersji, ale jak już mówiłem, to jest coś w rodzaju ekstra dungeona, tam można o wiele lepsze itemy zgarnąć. Jest szansa, że spotkamy tu King Mimika. Skąd ja to wiedziałem? Skąd ja to wiedziałem? I na dodatek skurczybyk ma stamina mode. No nie! Jeszcze Mimik się przypieprzył! Dzida! Dzida! Z nimi jak na razie to ja szans nie mam. Jak mi tutaj jeszcze pieprznie ghost, to ja już... Jest normalna skrzynka. I widzicie Thunder. Thunder Crystal, jak to się w pełnej nazwie zowie, zwiększa nam obrażenia z elektryczności. No nie, dwa mimiki, jeszcze brakuje, żeby tutaj się przypieprzył King Mimik. Nie, normalna skrzyneczka. O, i magiczne obrażenia +1. No i następny mimik, nie, co to jest? Benny Hill? No i mnie gonią skubane. O, topaz. Kryształy kamienie szlachetne w Dark Cloudzie są bardzo przydatne, ponieważ dają o wiele więcej, ulepszają o wiele więcej statystyk niż normalne sposoby ulepszania ich. Normalne sposoby ulepszania broni. Co teraz nam się trafi? O, opal! Panie, to teraz jesteśmy tak wyżłopani, że ciśniemy ich po ślady. Ale z mimik... A chociaż spróbujemy. Tylko poczekajcie chwilę, wezmę tryb broni. Atrybuty. Akurat włączyłem teraz bonusy obrażeń do ognia. O panie! Jak to mi wytrzymałość broni zeżarło! My musimy se zapieprzać na chatę, bo nas te czapolągi zahaharzą. Już nigdy nie zajrzę do skrzyni. Otworzę skrzynkę na listy, jeszcze mi jakieś gówno wyjdzie. Mimik? Fuck, Mimik! Chodź tu! Come here, nigga, I'm not scared of you. Haha, żartuję. Taki był plan od samego początku. Dobra. Coś mi mówi, że będziemy musieli skończyć nagrywać Kurde. Po prostu będziemy musieli spieprzyć stąd. Kompletnie z tego floru na mapie, ponieważ inaczej nie mamy najmniejszych szans z tą skrzynkowatą mafią i z mobami, które są w normalnej wersji tego poziomu, ponieważ wiecie, Starczył Dogi. No bitch please, jak mamy walczyć ze następny mimik, co to ma być? Ha! Mówisz, że w Polsce otwieracie skrzynki! W Dark Cloudzie! Skrzynki otwierają was! A, plus jest tak... A nie, pamiętam, że... To nie wiem, czy to był bóg, czy coś, ale z tego co pamiętam, to skrzynki normalnie się... z naszej mimiki już się same zamykały się same, jak się nie przechodziło obok nich przez dłuższy czas. Tak mi się wydaje, ponieważ coś mi się kojarzy takiego, że była taka akcja. Dobra, ale póki mogę, to się healnę. Starszy dog może nas pocałować w dupę. Chyba że naprawimy broń, ale nie będziemy już mogli aż tak ostro cisnąć ich po dupie. Come here, doge! Come here! Come here, doge! Doge! Ty mnie nie denerwuj! Do fontanny, do fontanny! No chodź, doge! No chodź, doge! No jak widzi się... O, dostałem kryształ, który ulepsza wytrzymałość broni, więc bierzemy Customize i bierzemy Endurance Crystal tutaj. Myślę, że opal będziemy mogli przypieprzyć. Zobaczcie, jakie są zmiany w statystykach. Zyskujemy 5 obrażeń i aż 10 szybkości ataku. Co prawda nie dostajemy żadnych dodatkowych obrażeń żywiołowych, ale za to zyskujemy dodatkowe obrażenia przeciwko danym potworom. Dostajemy dodatkowe 10 punktów przeciwko przeciwnikom latającym i antyzmarłym. Jeśli wsadzę tu opal, to dostajemy przeciwko antymetalowym i antymagom. Więc myślę, że te kryształy jak na razie na tą broń się przydadzą, ponieważ Starczył i Starczył Dog są z typu metal, z tego co pamiętam. Więc strasznie to będzie przydatne podczas robienia z nimi, znaczy podczas robienia z ich dupy jesień średniowiecza. A obrażenia przeciwko latającym potworom pozwolą na jeszcze szybsze udupienie nietoprów. Wiem, że ty se nietoperek, ale... O, Dasher. Dasher oczywiście jest potworem z gatunku Beast, więc jeszcze przeciwko niemu będziemy mieli dodatkowe obrażenia. No i dobra, Dragon Crest nie chce nam wypaść, lewackie gówno. Dragon Crest, gdzie ty jesteś? W którym mobie ty się znajdujesz? Och, Dragon Creście. Następny nietoprek. Ale jak widzicie, nietopry są strasznie słabe. Można ich cisnąć jak się chce. A Bruce Wayne i tak gówno mi zrobi, ponieważ to nie ten świat. Chociaż miałem nadzieję, że z tych nietoperków wyjdzie Dragon Crest, żeby... O! Stamina. Sign. Elegancko. Widzieliście to, jak ładnie ścisnąłem dogę? Dostałem Poisona, co prawda. O, i mam Dragon Crest. Chociaż wszystkie atle będę chciał zebrać. Z tego względu, że... I tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, że jeśli ma się tryb staminy, żadne klątwy typu, znaczy żadne negatywne statusy typu skamienienie postaci, zatrucie lub klątwa nie będą w stanie nam nic zrobić, z tego względu, że jesteśmy w trybie napompowania, jesteśmy w trybie hardkorowego koksa i mamy siłę. I z tego co ja widzę, mamy w Dark Cloudzie 2 ten mob nazywał się Darkness po prostu. Dasher w Dark Cloudzie 2 nazywał się bodajże Ram, czyli dzik. Widać, że jest dziki. O, jak mi w sagan przypieprzył z maczułki. Ta, aż mi się przypomniało Demon's Souls, jak grałem u przyjaciela. Ja mam przyjaciół, ja mam miłość, ale ja mam maczugę. No i tak, mój przyjaciel został w kuchni. Czyli tutaj ten stwór nazywa się Jamiecz, chociaż jego ruchy są te same, co w Dark Cloudzie 2. Znaczy, ruchy z Dark Clouda 2 są takie same, co tu. I Fire Gem zyskaliśmy, tak naprawdę Fire Gem jest to broń miotana. Fire Gem jest na tyle dobry z tego względu, że jest bardzo dobry przeciwko potworom, które są słabe na obrażenia od ognia, co jest normalne, oraz mają bardzo dobre obrażenia przeciwko magom, z tego co mi się tak kojarzy. Oj, będziemy musieli się napić. Oczywiście od czego mamy Tasty Water. Ty, Dasher, ty nie udawaj takiego kozaka, bo dostaniesz klapsa w dziąsło i się skończy rozgryweczka. No i zyskaliśmy kasiorkę. I Toanowi hajs się zgadza. O, jeszcze Jamiś dał nam kasiorę. I teraz możemy swobodnie iść do bramy zakończenia poziomu, użyć Dragon Cresta i spieprzać z tego dungeona, ponieważ te mimiki skopały mi strasznie dupę. Co prawda mnie nie uderzyły ani razu, ale tak mi ammo zmarnowały. Znaczy ammo, co to, Call of Duty? Strasznie wytrzymałość broni mi zeżarły. No i oczywiście wychodzimy na zewnątrz, schodząc na dół. Taki jest paradoks Dark Clouda. Wchodzisz do dungeona, schodzisz schodami na dół. Chcesz z niego wyjść, schodzisz schodami na dół. Dobra, ale tak czy inaczej, kończę ten odcinek. Oczywiście mamy piękny poranek w Dark Cloudzie, dzień drugi. Ja się z wami żegnam. Jeśli podobało wam się, zostawcie lajka i zostawcie komentarz. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami, zasubskrybujcie mój kanał, ponieważ to bardzo motywuje do kręcenia następnych filmików.